Cześć, z tej strony Fit Kobietka. Jeżeli jesteś typem gruszki tak jak ja, chcesz zmienić nieco swoje proporcje, wyglądać lepiej, to koniecznie zobacz to nagranie, bo w tym nagraniu opowiem Ci o treningu właśnie dla tej budowy ciała i także powiem Ci, co możesz zrobić, by nieco ją zmienić. Zapraszam! Pierwsze ćwiczenie moski biodrowe. Kładziemy się na macie, nogi zgięte w stawie kolanowym, na podbrzuszu umieszczamy nasz ciężar, może to być sztanga, mogą to być hantelki i może to być na przykład talerz. Nasz ruch wykonujemy w górę, unosimy miednicę. Pamiętamy o spiętym brzuchu, tutaj bardzo mocno pracują pośladki, to one przyjmują większość tutaj ciężaru ruchu. Przy wychodzeniu w górę pamiętamy o tym, żeby kolana lekko szły na zewnątrz, czyli robimy takie lekkie odwodzenie, by jeszcze mocniej poczuć nasze pośladki. To ćwiczenie pomoże Ci wzmocnić pośladki, pomoże Ci je ukształtować, no i dodatkowo wzmocnisz mięśnie dna miednicy. Ćwiczenie numer 2. Wykroki długie. Do tego ćwiczenia też potrzebujesz obciążenia. Mogą to być hantelki, może to być sztanga, mogą to być dwa talerze, jak uważasz, jak wolisz. I idziemy do przodu. Noga jedna jest wysunięta do przodu, zgięta w stawie kolanowym, druga jest prosta. Pamiętaj, żeby przy schodzeniu w dół, przy opuszczaniu się, kolano nie dotyka podłoża. Bardzo ważny jest tutaj ruch. Kiedy stajemy w górę, musimy utrzymać pośladkiem cały ciężar. Nie przekręcamy się w żadną ze stron, nie przechylamy się. Musisz tu być stabilna i ruch musi być kontrolowany. To ćwiczenie pomoże Ci wzmocnić pośladek. Dodatkowo pomoże Ci wysmuklić uda. Kolejne ćwiczenie to za kroki. Nasz ciężar możemy trzymać przed sobą, na przykład hantelkę, a możemy też założyć na kark na przykład sztangę, bądź trzymać przed sobą odważnik kettlebell. I stajemy prosto, napinamy mocno brzuch, aktywujemy nasze pośladki, aktywujemy plecy i idziemy krokiem zakrocznym w bok i w tył. Schodzimy w dół i robimy powrót. I potem w drugą stronę robimy ten sam ruch, w tył, w bok, schodzimy w dół. Tu bardzo mocno pracują pośladki, pracujesz nad podniesieniem pośladków i nad wysmukleniem tylnej części uda tuż pod pośladkiem. Kolejne ćwiczenie to lifty nóg. Kładziemy się na brzuchu. Aktywny brzuch, mocny brzuch, głowa leży na macie, nie odchylamy się, nie patrzymy w lustro, tutaj nie robimy takich skrętów, bo możemy po prostu potem odczuwać ból w karku. I mocno unosimy nasze nogi zgięte w stawie kolanowym, tak by poczuć pracę pośladków. Tutaj pracuje pośladek, jeżeli czujesz prostowniki, jeżeli czujesz odcinek lędźwiowy, to nie zaktywowałaś sobie pośladków, nie pracują one, są nieaktywne. Zacznij od mostków biodrowych, a potem przejdź do tego ćwiczenia. Powinnaś czuć też lekko tylną część uda. Nie staraj się za wszelką cenę iść wysoko, zrób tyle, na ile to jest dla Ciebie na ten moment możliwe. Ważne, żebyś czuła pośladek, a nie plecy. Kolejne ćwiczenie, lifty boczne, jednonóż. Kładziemy się na jednym z boków, jedna noga jest zgięta w stawie kolanowym i biodrowym, w kątach 90 stopni, czyli kąty proste. Druga noga górna jest prosta i unosimy naszą nogę w górę. Pamiętaj o tym, by tutaj pracował też pośladek, brzuch, oddychaj. Głowa leży na boku, nie przyciążaj jej w żaden sposób, nie nadwyrężamy tutaj karku. I potem robimy super serię, czyli łączymy sobie z drugim ćwiczeniem, czyli tutaj będziemy mieć nogę wyprostowaną przed sobą. Też jest kąt prosty w stawie biodrowym. I unosimy teraz ją do przodu. Tu możesz czuć palenie, może być to dosyć niekomfortowe, więc zadbaj o to, żeby bardzo dobrze wykonać to ćwiczenie technicznie. Tu pracujemy w tym ćwiczeniu właśnie nad naszym udem, tutaj przednia część uda, pośladek i mięśnie odwodzące są tu włączone w ruch.
to by było tyle w tym nagraniu. Pokazałam Ci kilka ćwiczeń, które wpłyną na Twoją sylwetkę. Koniecznie daj znać w komentarzu, jakie Ty ćwiczenia wykonujesz, jeżeli jesteś właśnie tym typem budowy, czyli jesteś gruszką, tak jak ja. Pozdrawiam, Marta.